dzisiaj na Placu Wolności od godziny 10 do 15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zorganizował piknik dla wszystkich rodzin i dla wszystkich wspaniałych mieszkańców miasta Opola, którzy kochają dzieci. Ten piknik przewiduje bardzo wiele atrakcji, niespodzianek dla dzieci, dla osób dorosłych, ale przede wszystkim ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego. Chcemy zachęcić wspaniałych mieszkańców miasta Opola do tego, żeby chcieli być rodziną zastępczą. Jeśli nie mamy takich rodzin zastępczych, to dziecko musi trafić do placówki. Oczywiście miasto pokrywa wszystkie koszty związane z wychowaniem dziecka. Mamy w mieście Opolu już 176 rodzin zastępczych, w których wychowuje się blisko 200 dzieci. Będziemy prowadzić tą kampanię do końca roku i towarzyszy nam wspaniała maskotka, którą mam tutaj ze sobą. To jest taki klaun, któremu dzisiaj na Placu Wolności dzieci nadadzą imię. I chcielibyśmy, żeby każde dziecko w mieście Opolu miało takiego klauna poduszeczkę. Do poduszeczki można się poskarżyć, można się wypłakać, można się podzielić radościami. Nasz klaun ma dwie buźki z przodu i z tyłu, jedną na niepogodę, na smutki, a drugą na radości. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny, wszystkich chętnych i również gości, którzy dzisiaj są w mieście Opolu na Plac Wolności do godziny 15. No widzisz? Będziemy ćwiczyć równowagę i też na różnych sprzętach, od małej rollerboli przez wielką i przez szczudła. Warsztaty kuglarskie to jest aktywność, która sprawdza się i przy bardzo małych dzieciach, bo już rozwija koordynację półkul, ale też przy dorosłych. Okazuje się, że wcale dorośli tutaj nie radzą sobie dużo lepiej niż dzieci. Czasem jest tak, że dzieci nas wyprzedzają, a korzyści, które płyną z pedagogiki cyrku, którą się zajmujemy, są bardzo, bardzo różnorodne i też bardzo fajnie rozwijają takie rodzinne układy, powiedzmy, czyli jak dziecko widzi, że rodzic też podejmuje próbę, nieustannie próbuje z tą, też mi nie wychodzi, ale cały czas próbuje, to również sam naśladuje i również ćwiczy taką wytrwałość w dążeniu do celu.